Cześć kochani, witam was w pierwszym podcaście. Dzisiaj nagrywamy teledysk do mojej piosenki, którą w sumie dzisiaj już możecie zobaczyć, bo wyszło o 14. Stop. To jest historia, którą teraz obejrzycie, jest historią tragiczną, ponieważ to ten teledysk, który nagrywaliśmy, nie udał się. I tak naprawdę możecie zobaczyć inny teledysk, który jest już na moim kanale. Macie link poniżej, ale tak naprawdę nie wyszedł i to, co obejrzycie, to jest jakby pokazanie szacunku i żałoby po tym teledysku. Czyli jak świetnie się bawiliśmy i stworzyliśmy teledysk, ale jednak nie wyszedł. Enjoy! I no, mam 2 godziny do rozpoczęcia, a jestem po prostu... Nie ogarnięta, muszę jeszcze przygotować wszystko i jestem taka... Robię teledysk u siebie w mieszkaniu, u siebie w pokoju i ten teledysk jest bardzo niskobudżetowy, mogę tak powiedzieć. Ogólnie cała piosenka, całe wydawanie tego wszystkiego jest niskobudżetowe. Staram się, nie wiem, no ogólnie to jeśli chodzi o teledysk, to kupuję tylko rzeczy, dekoracje i tak naprawdę może jeszcze jakieś jedzenie na plan, ale tak naprawdę wszyscy robią non-profit. To jest coś takiego, jak na przykład jest aktor, poznacie go później, dwóch aktorów, którzy po prostu zgłaszają się non-profit, czyli za darmo robią jakieś projekty, żeby na przykład sobie to dać do portfolio aktorskiego. I ja na przykład też kilka razy byłam non-profit, żeby po prostu sobie dać to do portfolio aktorskiego, że już coś działałam aktorsko. No i tak właśnie 2 osoby i tak samo reżyserko, operatorka, tak się mówi to? Tak. W sumie jeszcze wstałam 5 minut temu. Też robi to non-profit, żeby sobie to dać właśnie do portfolio reżyser. Jest godzina około 9:20, robię sobie śniadanie, a was zapraszam na segment z kalendarzem adwentowym. Jeśli chodzi o kalendarz adwentowy, wymyśliłam takie coś, że nie widzę sensu w posiadaniu kalendarza adwentowego takiego z okienkami, może coś ze słodyczami, ale chociaż ograniczam teraz, więc no taki kalendarz nawet mi się nie przyda. Są tylko kalendarze z kosmetykami, że te youtuberki, instagramerki pokazują jakieś ogromne kalendarze za 600 zł, za 1000 zł, ale tak naprawdę połowa z tych rzeczy może mi się nie przydać i może się zmarnować i te pieniądze idą w błoto, więc stwierdziłam, że coś ciekawego zrobię, to zrobię zadania świąteczne, takie self-care na ten grudzień i poprosiłam 3 moje najbliższe koleżanki, żeby wymyśliły mi po 6 zadań, a dobrze liczycie, to jest 20, nie? To jest 18. A o pozostałe 6 będę prosiła ChatGPT. To jest, sądzę, bardzo dobry pomysł i codziennie będę robiła zadanie świąteczno self-care'owe właśnie jakby zamiast otwierania kalendarza adwentowego. I od razu mówię, żeby być szczerą, nagrywam te odcinki z otwierania i z wypełniania tych zadań wcześniej, żebyście po prostu wymieli lepszy content, a nie jakby to też będzie dla mnie tylko o 4-3 dni wcześniej odliczanie do świąt, żeby po prostu też montaż był dobry i żebym się nie spieszyła z tymi filmami tak po prostu na upartego. Więc poprosimy jako pierwszą osobę ChatGPT o to, żeby wymyślił mi zadanie na 1 grudnia. Cześć! Z okazji świąt, zamiast kalendarza adwentowego, chciałabym codziennie robić jakieś zadanie świąteczne, albo nieświąteczne, ale takie self-care, takie się dotykować i po prostu chciałabym prosić o jedno takie zadanie. Może być to cokolwiek, jakieś zadanie świąteczne, może być, nie wiem, żebym chciała coś kupić świątecznego, albo coś po prostu zrobić dla siebie i prosić właśnie o jedno takie zadanie na 1 grudnia. Okej, okay, mamy zadanie od ChatGPT. Zrób dla siebie świąteczną, dla siebie czy sobie się mówi? Nie no, ChatGPT chyba wie lepiej. Zrób dla siebie świąteczną herbatę lub gorącą czekoladę, a następnie usiądź na 15-20 minut z tą ciepłą filiżanką w ręku. Możesz włączyć spokojną świąteczną muzykę, zapalić świeczkę o zimowym zapachu, albo po prostu patrzeć przez okno i pozwolić sobie na chwilę wyciszenia. Nie myśl o obowiązkach, to ma być czas tylko dla ciebie. Trochę nudne zadanie, ale czego oczekiwać od ChatGPT? Chyba kreatywności nie za bardzo, może, więc zapraszam do wypełnienia zadania. Mm.
Moi kochani, jeśli chodzi o vlogmasy, ja myślałam, czy by codziennie nagrywać vlogmasy, ale stwierdziłam, że patrząc ile mam pracy, to moje dni by były tak nudne, żeby filmy trwały 3 minuty. Nagrywa to się? Bo wstaję, jem, wychodzę do pracy, wracam zmęczona i idę spać, oglądam komedię romantyczną, więc nie chciałabym was zanudzać. Jednak stwierdziłam, że muszę zrobić coś ciekawego, więc zrobiłam takie daily, ale w internecie. Więc jeśli chodzi o grafik, który macie pokazane, tutaj na tym kanale będą filmy pojawiać się 2 razy w tygodniu, w środę i w niedzielę o godzinie 16:00. Na moim drugim kanale ogólnie, czyli ostatnim, który założyłam, kanale Komentery, będą pojawiać się filmy też 2 razy w tygodniu. We wtorki i czwartki o godzinie 16:00 będziemy razem komentować świąteczne filmy, romantyczne i nieromantyczne. Nie mogę się tego doczekać, bo ja kocham takie komedie. Nawet teraz sobie przygotowałam Dash i Lili do sprzątania. A w poniedziałek, w piątek i w sobotę jestem na TikToku, będziemy robić kalendarz adwentowy. Tam przesuwam to troszeczkę w świat social mediów, więc was zapraszam serdecznie na TikTok Sandzianka, tak samo jak no tutaj wszystko. I co? I mam nadzieję, że będziecie ze mną przez te przygotowania do świąt i może nawet potem. Subskrybujcie i buziaki. Moi drodzy, czas mamy marny, ale zjadłam już, więc to jest plus. Uwaga, zasłoniłam okna ręcznikami, żeby było ciemniej. Ja miałam kupić worki na śmieci i obklejać to, ale nie zdążyłam i zapomniałam. Co mam, co mi jeszcze zostało? Muszę tu rozwiesić światełka, taki jakby... taką firanę światełek tu muszę rozwiesić. I muszę jeszcze... pewnie iść do sklepu, na pewno. Ja, kochani, idę właśnie zawieszać tą girlandę świetlną. Girlandę? To nie girlanda. Mój Boże, czy śpię? A was zapraszam na reklamę. Poprzednim odcinku. Mega, mega. Tutaj mamy... Oh my god, Daria! I suspect you're a kindred spirit, so I know you'll understand when I say. Dobra, jestem mniej więcej gotowa. Nie wiem, jak to moja cera będzie wyglądała w kamerze, bo nie ma żadnego podkładu. Ostatnio napisałam do mojego kolegi a propos właśnie jakichś podkładów czy coś, bo muszę zacząć... Chcę zacząć się malować. Nie, że muszę, ale chciałabym zacząć malować się bardziej. Jakby nawet się w to pobawić, jako wiecie. Takie, no, coś fajnego. Mam koszulę taką, w ogóle kupiłam ją w Lidlu wczoraj. Jest mega długa, nie mierzyłam jej, ale to taka do spania. Jednak nakręcimy pierwsze sceny chyba w tej koszuli. Może z niej po prostu zrobię koszulę, a nie sukienkę. Będą to sceny właśnie, kiedy ja leżę w łóżku i oglądam sobie komedię romantyczną. I będę miała okulary na sobie, będę leżała, jadła pomarańcze i po prostu oglądała sobie film. Ja muszę teraz pędzić do sklepu jeszcze po napoje i będziemy zaraz nagrywać. Ja się stresuję troszeczkę, ale... Marta przyszła, realizatora jakby całego teledysku. Nagrywamy pierwsze sceny, bo niedługo przychodzą już inni i ja będę się wstydzić, więc nagrywam od razu teraz, żeby po prostu się nie wstydzić. No, no to życzę nam powodzenia, buziaki i miłego dnia. Żeby jednak nie było widać tego... Spoko, możesz mieć wtedy? Nie, nie! To jest usmarki, jakby co. Dobra. Jakby co, to są smarki, więc uważaj. Jezu Chryste! Z tego związku nic nie będzie. Bo to jak nam się nie uda. Nie umiesz wybudować domu dla nas? Każdy facet musi mieć zadanie, wybudować dom, posadzić drzewa. To nawet piernikowego nie wiesz posadzić. Na razie zaczęliście chodzić, dom jeszcze tak? Daleko. Najpierw pozycja. Ej, mogę zrobić mu to tak jak w komediach romantycznych, tak wiesz? Ty? Tak, tylko sekundkę. To nie będziesz takie, to nie jest to, przestań. Ej, idź od tej Sandrze, oddawaj. Nie, nie oddawaj mi. Troszeczkę, no. To jest Christmas zjebisco danke, flota. Mamy jeszcze jedno zadanie, trzymać tą lampę. Zgaście świecę. Marta, zgasisz? Jedno. Dobra, moi drodzy, teraz mamy przerwę mało i chcemy jak najszybciej, jesteśmy tacy opóźnieni w tym, więc aktualnie będziemy nagrywać kolejną scenę. Mam nadzieję, że szybko jest godzina około 15:00. Ja sądzę, że miałyśmy skończyć za godzinę, a skończyło to z lipa. Dobra, musimy troszeczkę, mam nadzieję, że sobie wam nagrywa jakieś dobre rzeczy. Jasne.
ale tak, nagrywam, bo po prostu jest za mało czasu. Jakby tak, już patrzę, Marta, tam jest taka... Więc jakby lecimy. Według mnie mało się dzieje z tyłu w kadrze. No dobra. Marzę tylko o tym, by wziąć cię do tańca. Ty spadnie pierwszy śnieg, tak wyczekiwany już od dawna. Wziąć cię do tańca. I mimo, że marznę już, to w obiedzie ciągle ciebie mam. Kiedy pada śnieg. To nie będzie końcówki, bo będzie to na scena, co nie? Moi drodzy, jest już bardzo późno i nie zakończyłam okazami rozmowy jakkolwiek a propos tego teledysku, co się działo. Ja jestem mega zmęczona, ale akurat ja dzisiaj wyjeżdżam, więc no nie idę spać, na razie w pociągu sobie pośpię. Ale czy udało, jakby jak czuję z tym teledyskiem? Nie wiem, jestem jeszcze, zaczynam jutro go montować, jak dostanę materiały od Marty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Stresuję się, że może nic nie wyjdzie, bo wiecie, ja jestem osobą, która najchętniej by wszystko robiła, bo będzie, wie o tym, że jak jest po jej, to jest dobrze, więc mam takiego upartego człowieka w sobie. No zobaczymy, czy coś się wyciągnie, czy będzie fajnie, czy nie fajne i no co, wy już widzicie ten teledysk, bo już był rano o 14, jeśli nie widzieliście, to zapraszam was na mój drugi kanał, właśnie Muzyczny Sandzia i tam pewnie się ten teledysk pojawił. Ja już się z wami żegnam, bo totalnie umieram ze zmęczenia i muszę się jeszcze spakować, a jeszcze nie jestem spakowana. Widzimy się już niedługo we Vlogmasie. Buziaki!